Dzień dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku będę grać w grę, która nosi tytuł Beyond Hanwell. Jest to gra typu horror na temat problemu z imigracją w UK. Także zapraszam serdecznie. Ja tutaj jestem w tym momencie w opcjach. Zmieniłam sobie 3 rzeczy. Ja tutaj zmieniłam sobie, wyłączyłam sobie headboba. Także przepraszam, jeżeli są osoby, które lubią headboba, ale musiałam to wyłączyć, dlatego że ja po prostu nie mogę mieć tego włączonego ze względu na to, że to wywołuje ból głowy niestety we mnie. Kolejna rzecz, to wyłączyłam sobie motion blur, tego też nie lubię. I coś tu jeszcze takiego ważnego. Aha, włączyłam napisy i zmieniłam ich rozmiar na medium, choć nie ma tutaj podglądu, jak to wygląda. Jest to gra angielska, jest to gra, która obsługuje język angielski oczywiście, natomiast tu deweloperowie nie pomyśleli, żeby zlokalizować grę na jakikolwiek inny język. Oni nie pomyśleli, jest tylko angielski, to jest w zasadzie wszystko. Język imperialnej korony, to jest wszystko. Ja tutaj będę starała się tłumaczyć, jeżeli tylko sobie przypomnę o tym. Jeżeli ktoś nie zna i podstawowe zwroty, jakie zna, to how do you do i itp, to ja się postaram tłumaczyć. Dobra. I to wszystko. Nie było tutaj save settings, to mam nadzieję, że ci się te settingsy zapamiętały. Aha, tam był sposób... trudność gry jest normal. Ja myślę, że normal jest póki co dobrym wyjściową opcją. Już przestaję gadać. Nowa gra. No i tu się pozbywamy imigrantów. Boże, myślałam, że to licznik i że mam tylko 9 minut do... Ale to jest 9 rano. 35. Co to jest Hanwell? Jakby ktoś nie wiedział, miasto to jest miasto w ogóle w Londynie. I tak jest w Wikipedii napisane. Jakby ktoś nie wierzył, to proszę sobie w Wikipedii wygooglować albo wikipediować. To jest miasto w londyńskiej dzielnicy Ealing. Tak jest napisane. Ja się nie znam za bardzo na geografii Londynu, ale zawsze myślałam, że Londyn to jest miasto. Chyba, że jest tak gigantyczne, że zawiera miasta w mieście. Tutaj ktoś eksperymentuje. Eksperymentują na ludziach pewnie. Dobrze, tutaj tak z tyłu jest ciemność, z przodu jasność. To idę do przodu. Jak wciskam... Mówię, żeby znaleźć moją drogę do Westminster. View your current objects. Żeby zobaczyć moje ten obecne obiektywy, to wciśnij X. Do wielkiego dymu zobacz swoją drogę, znajdź swoją drogę do Westminster. Teraz cisnęłam co? Escape'a i mi się wcisnęło menu, to wyłażę z tego. Teraz muszę wcisnąć X z powrotem, dobra. Przez dłuższy czas grałam w ogóle na konsoli i przyzwyczaiłam się do grania na... O, znalazłam latarkę. O, mogę kłócać.
do trzymania, przyzwyczaiłam się do trzymania, wiecie czego, co się tam na konsoli trzyma, jak się gra, to takie, wiecie, nie klawiaturę, tylko to drugie takie. My się teraz skupiam na grze, to jest Open Notebook. To jest zeszyt. After scouting around the city walls, I found a hole that led under the Thames. I thought it might be have been one of our old factions trying to get in, ATF maybe, but it looks like it was dug out. They seem to have really wanted a way out without going back into Westminster. I can't have been easy or quick digging through that. Tu są strzałki też. A, tu jest więcej tego. Co? C3 zabił doktora. C3 to chyba pacjent był. We were trying to bring him back at the RSC under Hanwell. Then the ministry destroyed of the Hanwell, but it's him my only hope. I will finish what they started. I must find a way back. Jak grasz, to będziesz robić te notatki w tym świecie i będziesz tam robić te notatki o tym, co się dzieje. Kiedykolwiek zobaczysz tą ikonkę, że z notatkami, to że notatka zostanie dodana do twoich notatek. I sprawdzaj te swoje notatki, weź sprawdzaj je. No dobra. Weźmy to, ten napis. Dziękuję. Dziękuję za ten napis. Dobra, poszedł ten napis. Ta gra jest krótka, trwa... Hold to... przytrzymaj, żeby znaleźć... Kurczę, to tłumaczenie mi za długo trwa. Ja nie czytam tego. Przytrzymaj, żeby coś tam. Nie wiem co. Ale przytrzymaj E. To cokolwiek się stanie, to będę przytrzymywać. Nie przeczytałam całego, ale przytrzymam. Coś bzyczy. Przytrzymam teraz. Kopnij ku. Kopłam. Gdzie tu można przytrzymać E? Przytrzymać E. O! Przytrzymałam. O! Można sobie rzucać poprzez myszkę. O! Teraz przytrzymałam. I przytrzymam teraz też. Czyli można sobie zbierać różne przedmioty poprzez przytrzymanie. Przejdę sobie, kopię się ku. Tu coś bzyczy. Tu można biegać poprzez... przebieganie przez zamknięte drzwi będzie automatycznie je otwierać poprzez kopnięcie. Dobra, fajno. Dobra. Tak, w ten sposób. Tutaj pewnie kucnąć trzeba. Na razie nic strasznego się nie dzieje. Przytrzymać sprinta podczas kiedy trzymasz tą ten kierunek, na przykład W, to sprawi, że jakiś quick turn włączy.
który może być stosowany, jeżeli chcesz zmienić szybko tą kierunek, w którym idziesz. A może zmienić to w settingsach. Czyli, że na przykład idę i teraz... Czekaj, momencik, bo tu coś... Chyba to się właśnie stało, co tam mi powiedział, ale... Coś tu mi gada. Słyszałam... Chyba znowu się to stało. I znowu się to stało. Ja chyba tego nie lubię. Ja pójdę do settingsa. Quick turn. Quick turn by holding down screen when holding down ranking when to go. Okej. Tak, to było dosyć takie... Nie lubię, jak mi tak postać nagle... Tam się po prostu nie da wejść dalej. Ktoś tam mamlał coś tam pod nosem. Jakiś imigrant. Nielegalny. Tu się pewnie nie da wejść. Chwila, bo zgubiłam kierunek. Czyli tak. Ja przyszłam stamtąd, to idę tam. Hop. Na razie jest fajnie, nic strasznego się nie dzieje. Twoja latarka, bateria, zielone światło. O nie. No świetnie. Aha. Czyli latarka będzie przyciemniona i będzie migała, jeżeli bateria umrze. Ale latarka wciąż będzie do użytku. Wciąż będę mogła jej używać. Będzie mi migała. I będzie przyciemniona. No nic, trzeba będzie się pospieszyć z tym graniem w takim razie. Ta gra nie jest długa, to jest zaledwie tam, nie wiem, 4 godziny. Pięknie. Wlizłam w jakąś kupę chyba. Jestem chora. Każe mi wziąć jakieś tabletki. Znalazłam jakiś e-mail. To raczej nie jest ważne dla fabuły. Znaczy dla fabuły to może być ważne, ale... Jak stąd wycofać się do tego poprzedniego menu? Back jest, control panel. Aha, ja nie mogę nic tu zrobić. Jakieś tabletki. Restore power to the security door. Muszę tutaj znaleźć sposób, w jaki... Dobra, mam zadanie. Zadanie mi się dodało. Dobrze, muszę znaleźć sposób, w jaki sposób podłączyć te drzwi do sieci.
To potrzebuje paliwa. Czyli potrzebują paliwa znaleźć. Tu coś zabrałam, baterię. Czyli do mojej latarki pewnie. Słyszę jakieś te. Jakieś. Takie jakieś. Jakieś te. Jak to się nazywa? Jakieś drumsy. Ktoś wali w jakieś bębny. To gdzie ja tu znajdę paliwo? Czekaj, on mi powiedział, że jak znajdę, jak się wcisnę. There should be some diesel left in the storeroom. Dobra. A ten storeroom jest w którym miejscu? Storage. Aha. Kick, kick. Tak się nie da. A czy poprzez bieg uda mi się? Biegnie, 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 nie. No i to tyle. A jak podniosę coś i rzucę, to oczywiście też nie. To oczywiście było zupełnie głupie. Czemu jakieś pudełko miałoby rozwalić te drzwi? Tu jest cała mapa. Jeszcze zobaczę te stołki tutaj. O, obviously. Dobra, fajno. O, mam nawet inwentory. Bateria. Confirm cancel. Removed? A! O Jezus, ja ją chyba w ogóle niechcący. O nie! Ale to głupia gra. Powinna mi powiedzieć, co ja w zasadzie zrobiłam, bo ja nie. Ja nie wiedziałam, co ja w ogóle robię, jak widzieliście. Ja kliknęłam na tą baterię. I tam było tylko OK, cancel. Trochę takie. Dobra, wyłącz tą latarkę, bo ja nie potrzebuję tego. Trochę takie mylące to było. Nie wiedziałam, co ja robię z nią. Dobra, otwiera. Otwórz. Weź. Zarazem flarę. I oczywiście znajduję Diesela. Co jeszcze? Pilsy. Coś jeszcze? Podskakuję jeszcze, żeby coś może jeszcze ważnego znaleźć. Zastanawiam się, czy te pirsy powinnam teraz wziąć, czy poczekać. Może będzie sytuacja taka, że będę potrzebowała je wziąć później. Dobra, teraz je wezmę, może coś mi wyskoczy jeszcze. Dobra, confirm. Nic nie widzę, żeby coś. Dobra. Dobra. Słyszę, że coś się stało. Nic się nie dzieje. A jak tam komputerek? Nic. Może za mało tego dieslu wlałam.
Jeszcze raz. Dobra, teraz. Jeszcze raz. A ten komputerek? To była opcja w tym komputerku, to chciałabym... Chciałabym się upewnić, czy coś tam trzeba zrobić jeszcze. Ale najwyraźniej nic nie trzeba, więc... Chyba należy spływać stąd. O! Coś jedzie. Uciekło mi. Uciekł mi pociąg. Coś mi się zapisało. Lady Diana. Tu jest informacja, że moja choroba się pogarsza. Nie wiem, czy to było przed tym, zanim wzięłam te tablety, czy potem. Dobra. Mam nadzieję, że te tablety podziałały i że je wzięłam w ogóle. Przydałaby się jakaś broń, bo w trailerze widziałam, że tam się walczy. Jakieś przyciski. Kurde. Ja nie chcę utknąć w tej grze. Najgorsze to utknąć. Dobra, co tu jest? Stone. A sign to our movement. Okej, czyli on mówi, żebym tego stona, czyli ten kamień sobie przypisała do szybkiego użycia. Dobra, to jak to zrobić? Cancel. A, dobra. Boże, myślałam nad tym 200 lat. Po prostu podświetlam dany przedmiot i wciskam, na przykład, nie wiem, jedynkę jak teraz i dobra, jest. Aha, dobra, teraz mam jedynkę. A! Rzuciłam! Podnieś. Dobra, i teraz tak, on jest przypisany teraz, tak. Czyli ten kamień, albo każdy kamień, albo tylko ten, będzie zawsze pod jedynką. Jak... muszę przytrzymać, mieć tą jedynkę zawsze pod ręką. Teraz... Dobra, jestem uzbrojona. Ojej. Może się będę skradać teraz. Albo dobra, nie. Dobrze. Teraz rzucam, uwaga. Cokolwiek tutaj nie wyskoczy. Ciekawe, czy można rzucać myszką. Czy nie tak. Tylko oczywiście klikiem myszki. Ale to jest niewygodne jednak rzucanie jedynką, bo... Szkoda, że nie mogę grać... Chyba ktoś chce dostać tym kamieniem teraz. Zapraszamy. Zapraszamy.
Mam kamień jeden. Mam palec na jedynce teraz. Dobrze, nie chcą wejść. Tam jest następny korytarz. To muszę tutaj najpierw to sprawdzić i zlutować. I poczekać, aż ten ktoś tutaj wejdzie. Czyli tak, weszłam tędy. Muszę teraz tak obczaić, bo ja się bardzo często gubię w grach. Czyli tak, weszłam tu. Tu są jakieś drzwi zamknięte. Tu jest jakaś notatka. Jakaś Amanda. A, tu jest jakaś... O, broń. Fajno. Pamięta ktoś, co, gdzie... To nie to. Jak mi się zapisują te... Nie, to też nie to. Te obiektywsy? O! Obiektywsy. Retrieve the gun. E? Scrap. Dobrze, te szafki. To pootwierane wszystko, ale nic nie widzę, 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 nic nie widzę. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Muszę wszystko posprawdzać. Taka robota. Teraz tam. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Chyba tu nic nie ma. Tu zadeskowane. Perhaps what? If I had something to pry this off. No, perhaps, but I don't. Czyli potrzebuję jakiegoś łoma. Tu są jakieś specjalne itemki. Mogą być zbudowane w tych workbenchach, na takich właśnie tych. Znajdź schematy, żeby odblokować nowe itemki. Skolekcjonuj odpowiednie zasoby, żeby zbudować te rzeczy na tych takich tych schematach. No, dobra. I to jest co? A, to jest jakiś... a to w moich... To jest to, co ja już znalazłam te zasoby. Znalazłam jeden scrap. Czyli kawałek metalu. A potrzebuję jeszcze takie... Potrzebuję jakieś takie... Takie ło. I to mi da... Nie mam żadnego schematu, o. No i tak to wygląda, jak się zaczyna grę. To się nic nie ma. Ale się gra się ma. Więc trzeba po prostu grać. Cały czas mam kamień. Sprawdźmy. Mam kamień. Jedynka. Trzymam palec na jedynce. Trzymam. Nie waham się go użyć. Jak przy fasole, to się komuś wszystkie gwiazdy pojawią. Że ja pobiegnę sobie. Tędy. Dzień dobry. Tego się nie odkręca. A tu jest dziura. Tędy, nie, to tędy. Danger of death. Czy przypadkiem... To nie, ja tędy nie biegłam już.
Dobra, właśnie przed chwilą przebiegłam się tą samą drogą z powrotem. Ale to się zdarza i zdarza mi się to niestety dosłownie praktycznie w każdej grze. Ostatnio sobie kupiłam grę Amnesia Bunkier i zgadnijcie, co się tam dzieje. Dosłownie to samo. Non-stop. Nic nie widzę. A, dobra, latarka. Dobra, tu jest drzwi. Jest drzwi. Jest drzwi, jest dobrze. Aha, tutaj jest ten pan, co tam go widziałam. Palec na jedynce. Tu się nic nie da się nic zrobić. Palec na jedynce wciąż. Może się podkradnę. Bo tak oficjalnie chodzę. Człapię. On może nie lubi człapania. Tu sobie może poświecę. A, dobra, nic nie ma tutaj. Poświecę sobie z lewej. Też nie ma nic. Tu, proszę Państwa, widzimy komorę. Skrzynka jest. Drzwi są. Otwierają się. Fuse. Jeszcze sobie poświecę. Nic nie ma więcej. Wracam. Co to jest? A, dobrze. Znalazłam apteczkę. W razie jakby mnie ten pan dopadł. Tu jest więcej fuse'a. Jakieś mam wrażenie, że to wygląda jak jakiś taki, wiecie, taka lokacja bossa. Jak włożę tego fuse'a i zrobię to, to mam wrażenie, że coś tu wyskoczy ten pan. Takie mam odczucie jakieś. Jeszcze sobie tutaj pobuszuję. O, na przykład tędy on może wyskoczyć. No ale co ja mogę zrobić? Mam kamień i to wszystko. To jest wszystko, co ja mam. A to? Może to się jakoś odsłoni wtedy, jak go pokonę. I wtedy będę miała jakieś dodatkowe toolsy do zbudowania tego, co muszę zbudować. A tam? A tędy nie przejdę. To moja postać jakoś nie może przechodzić przez takie rzeczy. Przecież normalnie człowiek może przechodzić. Dlaczego ta postać nie może? Jakaś jest ograniczona ta postać. Dobra. Nie ma co prawić morałów tutaj. W sensie to nie morały, tylko takie... Dobra, już. Bo się po prostu trochę pękam. Drain. Czyli muszę wracać. Nie, to wystarczyło poczekać trochę. Tutaj, w tej lokacji. I sobie mogę tam teraz podejść. To jest jeszcze zamknięte. Latareczka. Tu coś.
jakiś pokój miłości. Co? Poczekajcie. Jakieś mi wydaje dźwięki. Czy ja mogę latarką bić ludzi? Bo się dowiedziałam, że moja postać jest mężczyzną. Ale to oczywiście. Sprawdzam, czy coś tu jeszcze jest. Jeszcze podskoczę. No tu już raczej już tu nic nie ma. Nic nie wygląda na to. A to? Czy ja to mogę... To powinno opaść. Ale już chyba bardziej nie opadnie tutaj nic. Dobra, wracam się. Latarki chyba już raczej nie muszę używać. Mam wrażenie, że ten kolega, co tu chodzi, on może wrócić. I może być wkurzony. Nadal mam kamień. Halo. Okej, jakiś konkret poproszę. Jakieś takie wskakiwanie do wody. Proszę konkret i tak, żebym... Zamknę pana. Co? Ale jak go mogę zabić, jak nie mam czym? Co, kamieniem? Robi się niezręcznie. I co? Gdzie to poszło? Halo? O! To może otworzyć. Zamknąć. I co my tu mamy, proszę państwa? Tak. Right hand attack, left hand attack, block. Right hand attack, left hand attack, block. Ale jaja. Tak, tylko że ta gun to pewnie nie ma, wiecie czego. Jak to sprawdzić, czy to ma, czy nie ma? Sprawdźmy. First aid. To w ogóle... to są moje zasoby.
Gdzie jest moje... A, tutaj jest. Czyli to jest moje ammo, które jest puste, więc nie mogę teraz nic z tym zrobić. Coś dziwnego tu się dzieje z tą grą, bo ona mnie pokazuje, że znalazłam... Że znalazłam ten łom. Nie mam zdecydowanie nabojów. To co ja mam robić teraz? Podniosłam łom, a potem podniosłam broń i ten łom mi zniknął. Trzeba poświecę sobie. Tak ja mam walczyć teraz? Właśnie musiałam zrestartować grę i sprawdzić w internecie, o co chodzi w ogóle. I w sumie nadal nie wiem. Cokolwiek robię, podnoszę jedną broń i drugą broń. Żadnej broni nie widać w moim ekwipunku i ta pierwsza broń znika. Ale też w internecie pisze, że tych krowbarów tutaj jest więcej niż jeden. Czyli w sumie tak sobie pomyślałam, najpierw podniosę ten krowbar i zatłukę dziada. A potem podniosę ten handgun. I nie zatłukę dziada, ponieważ on nie ma naboi. A ten handgun muszę podnieść, ponieważ on mi zalicza questa. Dobrze. Dziadzie. Dziadu. Dobrze, nie wiem, gdzie ten dziad poszedł. Halo. Halo. Ja chyba stąd przyszłam. Wtedy. Może on tam na górze jest, czeka na mnie. A ja tu latam. Pewnie tak. Halo? Halo? A masz. O, dobra, super. Och, dobra. No to spoko. Właśnie o to mi chodziło. Czyli zabijam tego. Ale bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten crowbar. I bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę go zachować. Nie wiem, czemu gra mi nie pozwala. Bardzo to głupie. J? Nie. L? Nie. H? Nie. O? Retrieve the gun. Dobra, czyli to było jedyne zadanie, które mi tutaj zostało jeszcze, to wziąć to i poczuć się jak człowiek bez broni, gdyż... Wiesz, to jest jedyna rzecz, która... Switch the weapon type. O, no to teraz mi to mówisz? Ale wcześniej tego nie było. Zanim nie zabiłam tego gościa, to nie było tego. No to dzięki. A, to teraz to ja mogę grać. Ciekawe, co jest za tymi drzwiami.
Nie powinnam może znaleźć jakiegoś klucza do tych drzwi? Gdzieś? No bo gdzie ja mam iść teraz? Jak ja wszystko teraz sprawdziłam? Chyba będę musiała tutaj chodzić teraz i szukać klucza do tych drzwi, no bo co ja mam? To są chyba jedyne drzwi, które tutaj pozostały nieotwarte. Aha, przepraszam. Co za głupi kot ze mnie. Pup, pup. Melee weapons. Tak, o nie. Aha, dobrze, to już wiem, dlaczego więcej tych crowbarów tutaj jest naokoło w tej grze. Dlatego, że one się zużywają. A, wiem, co chciałam zrobić. Wrócić. I sprawdzić w tym tutaj, czy... Nic tu się nie zmieniło. Dobra, to wychodzę. No i tak to jest w tym UK. O Jezu, przepraszam. Nie chciałam. Lisy widzę. To małe jest. Małe i tak wredne strasznie. Ten object broken. Shooting. No jak mam shooting, jak nie mam amunicji. Dobra. Trzeba będzie poszukać amunicji, ale to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że mi się to zapisało, ten progres. Także żegnam Państwa. O, znalazłam coś. Amunicja? Explosive. No to coś już. Pistolamo. O, znalazłam schemat. O, mogę ammo zrobić. No. No to nie powiem, to już jest coś. To już się zaczyna robić ciekawie. Jak Fallout ten ostatni, 3 chyba, nie, 4 był. Gdzie można było kraftować amunicję. Sprawdźmy. Potrzebuję explosive. Czy już mogę zrobić? O kurde. Wow. Ha. Kurde, super.